mami? Wszystko gotowe. Ale cicho. Gdzie są wszyscy? Może umarli? Głupia jesteś. Chodźmy. Już. Będzie dobrze. Czekaj. To się nie skończy dobrze. Wprowadziłeś 12, 3, 4, 6? Mieliśmy zabrać pacjentów do miasta. Spokojnie. Wypuszczą nas stąd. Heidi, boję się. Jestem przy tobie. Nic ci nie grozi. Rób, co ci mówię. Spokojnie. Widzisz? Nawet jeśli nas rozdzielą, po tym zawsze się rozpoznamy. Doktorze Waltz, nie zdążymy. Wojsko za chwilę tu będzie. Czekaj. Zamknij oczy. Pożar! Mamy pożar! Pora pogadać z tym gościem od Spike'a. Z tego co pamiętam, tak w ogóle to witam was wszystkich serdecznie w drugim odcinku mojego gameplaya Dying Light 2 State Human, z tej strony Man from the Moon, Jack z Księżyca. I więc zaczynamy. Mówi Aiden. Częstotliwość 140 i 200 MHz. Halo? Aiden? Tak. Miałem się do ciebie odezwać. Myślałem, że zmieniłeś zdanie. Dlaczego szukasz Waltza, pielgrzymie? Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i... Wiem, kogo szukasz, Aiden. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty? Dlaczego jesteś silniejszy, wytrzymalszy niż inni? Chcę tylko znaleźć Mię. Szukam jej, odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi, czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy wejściu do metra przy zatoce. Wejdziesz do tuneli przez otwarty włas GRE. Do zobaczenia. Pewnie nie robisz tego za darmo. Muszę opuścić miasto, ale sam nie przetrwam za murami. Zabierz mnie do nowego
Paryża. Po drodze wszystko ci opowiem. Bez odbioru. Czekaj. Muszę chociaż wiedzieć, czy ona żyje. Żyje. Idę na miejsce spotkania. Na razie, Aiden. Okej, więc mamy teraz kolejny cel. Spotka się z kontaktem w tunelach metra. No to gonimy, tu już chyba nie zostało nam nic do przeszukania. Tak mi się zdaje, że tu już chyba nic nie ma. Zdecydowanie. Tak więc opuszczamy tą mieścinkę. Zamkniemy drzwi, jak kultura nakazuje. Aha, tu się zamyka w środka. Myślałem, że się da odwrotnie. A więc lecimy w kierunku miasta. Ciekawi mnie, czy to coś w ogóle jest, czy to się da wejść. Chyba raczej nie. Nawet gdyby się dało, to raczej bym chyba zleciał. Tak, raczej tam chyba nic nie ma. Zresztą gdyby było, to by się pokazywały jakieś ikonki. A tak sobie gonimy przed siebie. W ogóle ładnie to wygląda, ta panoramka miasta z tamtej strony. Pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy to oglądałem, to znaczy to panoramę, to takie były pierwsze skojarzenia z Wiedźminem, prawda, że... Okej, mamy linkę. Korzystamy. Nic nie widzę. O, mamy rumianek. Tam też mamy rumianek. Z ula też sobie skorzystamy. Tu chyba mnie nie było za pierwszym razem. O, i tak na marginesie pierwsza notatka. Raj utracony, księga szósta. Tam już chyba nie ma nic. Obejrzymy dookoła tą miejscówkę. Może gdzieś jeszcze będzie nasz rumianek. Chyba go już tu nie ma. Cóż, dobre było i to. Czy teraz tędy? Już nawet za bardzo nie pamiętam, czy... Coś w tych bagażnikach było, ale chyba tu nic nie ma. One są raczej puste. Teraz tędy. Czyli na to wygląda, że trzeba będzie skoczyć do rzeki i popływać. Ale nie jestem do końca przekonany. Tak, na to wygląda. Czy coś tu pływa? O, nawet nie wiedziałem, że to są jakieś te. Skorzystamy z tego faktu. Nie zaszkodzi nam. Troszkę podniesiemy się. Okej, teraz uciekamy. Dobra, troszkę nam życia uciekło, ale nie aż tak dużo, jak się obawiałem. Tam już chyba nic więcej nie ma. Chyba już nic. W ogóle za pierwszym razem chyba to ominąłem, jakoś tam biegłem, jakoś tam tędy, już nie pamiętam jak to dokładnie szło, ale teraz zdecydowanie czuję się taki bardziej ogarnięty w tym wszystkim. I rozgrywka idzie zdecydowanie płynniej. Dobra, ponieważ zaraz to będą jacyś mieli panowie w brzydkich ubrankach, więc sobie trochę dorobimy. Kurczę, tylko jeden mak, troszkę mało. Ekwipunek. Dobra, mamy na razie ten ekwipunek. Jeszcze tylko sprawdzimy obrażenia. Ten, ten i ten. I chyba teraz mamy maksimum możliwe do użycia.
I też jeszcze sobie sprawdzę, czy tu nie ma... Nie, tu nie ma nic nowego. Czyli wszystko po staremu. Mamy jedno trofeum zarażonego, unikatowe. To wszystko po staremu. Okej, okay, no to gonimy. O, widzimy pierwszego Halo? Pana. Tu Aiden. Słychać mnie teraz? Doskonale. Czyli jesteś blisko. Przepłynąłem jezioro. To jesteś prawie przy tunelach. Słaby ten... Jedyna spłówka. Pozostawiło po odcięciu miasta. Idę z drugiej strony, pośpiesz się. Co jest? Szybko. Właśnie minus jest taki, że ich jest nie za wiele, niestety. Ale troszkę ich rozwalę. Chociażby dlatego, żeby mieć... Właśnie to jest ten minus, że broń może szybko ulec zniszczeniu, więc za bardzo nie warto się tu ingerować te... walkę z nimi, bo marnujemy sprzęt, to jest jedno, a drugie to jest to, że jak ona się skończy, to później za bardzo nie ma czym walczyć, więc chyba lepiej będzie szukać sobie, zobaczymy czy coś tu w ogóle będzie, nie wskoczymy raczej tutaj, a nie wskoczymy. I tu chyba za bardzo nic nie ma, nie, na tym że nic nie ma. Więc biegniemy sobie. Nie wiem, czy się nam się uda skoczyć w ogóle. Chyba raczej nie. Więc biegniemy teraz sobie tędy. Tam chyba nic za bardzo nie ma. Nie. Tak, ja to szczególnie pamiętam, że to był jeden z tych moich pierwszych błędów w tej grze, za bardzo farmiłem tłuczenie tych zwierzaczków, tych wszystkich zombiaków, przez co niestety szybko straciłem bronię i bodajże w pierwszej walce z bossami no już nie miałem czym walczyć i musiałem ręcznie się naparzać z tymi delikwentami. Co było naprawdę... No, coś tam już jest chyba. No, bo to mi nieszczególnie nie wyszło. No i tu coś będziemy mieli pierwszego. W tych autobusach. Najgorsze jest to, że tam chyba nie wyjdziemy do nich. Nie, to chyba... Dobra, już tego skasujemy. Oby coś miał przy sobie. O, miał 4 grosze. Zawsze coś. Teraz gonimy tędy. I tu się chyba z panami przeprosimy. Może cofniemy. Niech nam się trochę powróci. Aj, mocny jest typ. Nad bardzo. Cóż, na początku to nie są wszyscy mocni. A, tylko te zasrane grosze. Dobra, skoro tych skasowaliśmy. Dobra, leży ten. I spadamy stąd. Spotka się z kontaktem w tunelach metra. Teraz pytanie.
my tu zaskoczymy? Czy się będziemy bawili w jakieś... Tak, chyba tutaj wpierw, teraz tędy. I tędy, tak. Tam chyba nic nie ma. Nie ma niestety nic. Tam raczej też nic nie ma. A więc... Zaraz. Czy teraz jakoś tędy skoczymy? Nie, czyli trzeba się cofnąć. Coś mi się mocno pokiełbasiło. Zaraz. Tędy, tak, tędy. Okej, więc teraz pytanie. Tu nie mamy nic. Wchodzę do tuneli. Hej! Słyszysz mnie? Zaraz się spotkamy. Na razie. Jest tam kto? O kurde, źle to wygląda. A, czyli to raczej... O Boże... Jesteś cały? Dziabnął mnie, skurwiel! Przemieniec! W kanałach jest ich od chuja! Wyjdź na światło, szybko! Gdzie jest Mia? Później! Trzeba ruszyć! Wytrzymaj! To minie! Wytrzymasz! To jesteś. Wszędzie cię szukali. Tak, przemieńce są straszne. Nie miał go! Chodźmy! Nie mam tego klucza! Przysięgam! Mamy latareczkę. Zadziwia mnie, że ci renegaci, wszyscy renegaci mają takie dziwne głosy. Czyli chyba tędy wejdziemy. Okej, tu coś mamy. Młotek hydraulika. Zaraz sobie zobaczymy obrażenia, czyli to jest pierwsze, to drugie, czyli chyba po staremu. Najsłabszy ten gangrena, o ironio.
W ogóle powiem, że ta pierwsza walka z renegatami, która tu będzie, za pierwszym razem szła mi beznadziejnie, bo jakoś nie mogłem załączyć... Oj, źle robimy. W ogóle nie mogłem załączyć tego... kombosa. Od... z tą spacją, gdzie się wciska spację, potem się przelatuje nad innym typem i się go uderza. Jakoś nie mogłem tego za cholerę przez większość gry w zasadzie załapać. Może mi się tym razem uda, nie mam do tego pojęcia. Nawet jeśli nie, nie będę miał nic przeciwko. Naprawdę się zastanawiam, czy ci wszyscy renegaci uczą się takiego dziwnego sposobu mówienia. O, cutscenka się załączyła. Podobno miałeś być martwy. Gdzie schowałeś klucz, chłopcze? Nie wiem, o czym mówicie. Puśćcie go! A co? Może nas zmusisz, gnojku? Bo bardzo chciałbym to zobaczyć. Doskonały blok. Wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby zablokować atak wroga. Zablokuj atak przeciwnika tuż przed jego wykonaniem, by wykonać doskonały blok. Doskonały blok oszałamia wroga, co czyni go na chwilę podatnym na ataki. No i to wam powiem, że mi średnio zawsze wychodzi. Ale cóż, spróbujemy. Dość się tego... Nie zdołasz mi uciec! Nachyl się, dupku! Chyba powoli łapie, w sensie... W sensie, że... Kurde z nimi. Od razu trzech. Znaczy dwóch. Chyba jeden leży. No i mamy kolejny poziom. Od razu sobie go sprawdzimy. Co my tu mamy? Zwiększasz poziom swojej sprawności w walce i otrzymujesz swój pierwszy punkt umiejętności bojowych. Pora odblokować swoją pierwszą umiejętność bojową. Lovely. Kopnięcie z odbitki. Przeskocz nad oszołomionymi i wrogami i wykonaj kopnięcie. I właśnie to mi nigdy nie wychodzi, czyli mamy podbiegnąć do oszołomionego wroga, wcisnąć spację, aby wykonać przeskok, wciśnij prawy, lewy przycisk myszy podczas przeskoku, aby wykonać kopnięcie z odbitki na pobliskim wrogu. Czyli spacja i ten. Czyli wpierw go trzeba oszołomić, a dopiero potem... Tak, czekaj, oszołomimy go wpierw, a potem trzeba wykonać spację i przeskok. Nie wiem, czy mi to się uda, bo ja mówię, jestem w tych wszystkich umiejętnościach tak beznadziejny, że głowa mała. Okej, a więc teraz pozostaje nam oczyścić całe pomieszczenie z wszelkiego lutu, żeby nam nic nie umknęło. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Grał dla was Człowiek z Księżyca, Man from the Moon. Dzięki za uwagę. Hej.